Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Dobra, czyli mamy... Mamy coś takiego. Przekrojem ma być trójkąt o obwodzie 20. A, możemy go sobie wysłać. A, B, C, tak? To jest trójkąt równoramienny, bo to jest stożek. To jest oczywiste. I AC plus BC plus AB ma być równe zawsze 20. To jest takie równanie. Boże, ja narysowałam sobie w podstawie trójkąt. Nie no, przekrojem osiowym, tak? Oś stożka to jest pionowa, tak? Tak, tak. Przekrój osiowy to jest. To jest ten trójkąt. Tak, a to jest tak naprawdę, to ma być stożek. Widzimy ten stożek, on jest taki trochę koślawy, ale... Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, czyli to jest nasze R, to jest nasze H, mamy je policzyć. H równa się, pytanie ile, R równa się ile. Oblicz wysokość promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. No i potem oblicz objętość, tak? Dla stożka o V max. Oraz pytanie, ile jest to V max? I co dalej? I dalej jest tak, że... No to nie powinno być takie trudne, słuchajcie, bo to jest tak. Możemy sobie zapisać na pewno takie proste równanie, że 2 razy R dodać 2 razy pierwiastek z H kwadrat plus R kwadrat równa się 20. Czy widzicie, co zapisałem? Zapisałem obwód tego trójkąta po prostu, prawda? No. Używając tego H i R, no bo one mnie pytają, więc... Więc już mi się udało przekształcić to w coś takiego, gdzie używam tych zmiennych, o które mnie pytają. Okej? Jakoś... Teraz pytanie. Objętość, objętość stożka. No tak, to już nam pozwoli wyliczyć funkcję H od R, tak? Teraz objętość stożka, wzór na objętość stożka, na pewno będzie to podstawa, czyli pi r kwadrat, na pewno będzie wysokość tego stożka i co, 1/3? Znaczy to jest 1/3 pi r kwadrat h. No, 1/3. Tak. No to sprawa się robi banalna, słuchajcie, dlatego że... No czy tego musimy wyznaczyć jedną z parametrów, podstawić tak, pod to i nam wyjdzie... Nie będziemy liczyć pochodne, jak mamy dwie zmienne, tak? No, tak. Trzeba policzyć po prostu jedną z nich. Nie wiem, którą jest łatwiej z tego wyliczyć. Nie żadną. Wiemy, nie... że dokładnie do kwadratu możemy sobie podnieść, prawda? Jeszcze raz? Znaczy nie, nie mamy... Nieważne, do kwadratu po prostu, tak? Czy... Wiesz co, no to musimy przekształcić to pierwsze równanie, tak? I ja bym napisał tak, że po prostu, tak, napisałbym tak, że pierwiastek z h kwadrat plus r kwadrat równa się po prostu 10 minus r. Tak? To takie robi się dość prosto, tak? Potem bym podniósł do kwadratu obie strony i bym dostał, że h kwadrat, ja bym h z tego wszystkiego wyznaczył, to jest 10 minus r do kwadratu minus r do kwadratu, czyli to jest 100 minus 20r plus r kwadrat minus r kwadrat, czyli to się równa po prostu 100 minus 20r, tak? Tyle się równa h kwadrat. Czyli h to się równa pierwiastek z tej liczby, takiej dziwnej, 100 minus 20r,
Pewnie można troszeczkę uprościć, tak? No bo można wyłączyć 20 przed nawias, a pierwiastek z 20 to jest 2 pierwiastki z 5. Tak? Czyli dostaniemy. Czyli moglibyśmy napisać, że to jest 2. I tak naprawdę 2 pierwiastki z 5. A pod spodem będzie 5 minus R. No bo wyłączyliśmy pierwiastek z 20, tak? I zostało nam 5 minus R, tak? A pierwiastek z 20 zamienił się na 2 pierwiastki z 5. No to jest kosmetyka, tak? Nie, to jest istotne. Istotne jest to, żeby teraz dostać wzór na objętość stożka, w którym jest tylko jedna zmienna. Czyli napisać, że to jest 1 trzecia pi r kwadrat razy 2 pierwiastki z 5 razy pierwiastek z 5 minus r. Tak? I teraz cały dowcip polega na tym, żeby policzyć pochodną po r, czyli stosując taki zapis bardziej fizyczny, policzyć dv po dr. Jak się zmienia wartość pochodnej w momencie, kiedy zmienia się promień, tak? Bo jak mamy funkcję, słuchajcie, trzeba być świadomym tego, że jak mamy funkcję kilku zmiennych, to pochodną możemy policzyć po każdej z nich, to będą różne pochodne. Tak? Mielibyście sobie wyobrazić wykres na przykład takiej funkcji, gdzie tu mamy no, jakiś, to pełni rolę takiego y, tak? Ale tu mamy dwie zmienne. To jest, słuchajcie, jest to wykres, ale w trzech wymiarach, trójwymiarowy. To jest coś takiego, że rysujesz wtedy po prostu, rysujesz oś x-ów, oś y-ków, oś z-ów, tak? I teraz tak, te x-y to jest na przykład r, y-ki to jest na przykład h, a twoje v to jest to z. I wykresem jest jakaś pofalowana płaszczyzna w przestrzeni, że dla danej pary r i h to dostajesz taką wartość z. Tak? I nie masz wykresów w formie linii, która się jakoś układa, tylko całej płaszczyzny pofałdowanej. Wykresem jest pofałdowana płaszczyzna w przestrzeni. Tak? No dobra, i teraz to była dygresja. To dv, no to co? Mamy iloczyn dwóch funkcji. Czyli pochodną funkcji, która jest iloczyn. Czyli bierzemy tak, pochodną pierwszej funkcji razy drugą plus pierwsza razy pochodna drugiej. Pamiętamy ten wzór? Pochodne, czyli to będzie w tym przypadku, no, że go napiszę tutaj, słuchajcie. Jeżeli jest coś takiego, że mamy liczyć pochodną dwóch funkcji, to się równa pochodnej pierwszej funkcji dodać ta funkcja razy pochodna tej drugiej, tak? Czyli tutaj mamy 1 trzecia, czyli tu mamy 2 trzecie pi r razy 2 pierwiastki z 5 razy pierwiastek z 5 minus r dodać. I teraz z tego się zrobi 0, prawda? Znaczy to trzeba przyrównać do zera, to co tam wyjdzie. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że pochodna z 2 pierwiastki z 5 razy pierwiastek z 5 minus r to nie jest 0? Przecież... Absolutnie. A dlaczego? A bo dlaczego nie miało być? No a ile, czemu się równa? Ile pochodna jest pochodna 2 pierwiastki z 5? To jest tylko jakiś parametr. Sama funkcja to jest tu. Pierwiastek z 5 minus r. Zmienną masz tu. A liczyliśmy chyba na poprzednich zajęciach pochodną z pierwiastka, czy nie? Nie było. Nie, chyba nie liczyliśmy pochodną z pierwiastka. No to zaraz policzymy. Bo tutaj. Zobaczcie, tutaj w to miejsce powinniśmy wpisać pochodną tego, tak? Mhm. Tak? Ale nie umiemy policzyć pochodnej z pierwiastka? Nie, nie. Znaczy nie, no, to jest banalne, słuchajcie. Oczywiście, że umiemy. Oczywiście, że umiemy. Nie będziemy... Dokładnie, bo co to jest pierwiastek? Zer? To jest R do jednej drugiej, tak? Czyli tylko dobrze sobie to od razu przypomnieć. Strona będzie 8, oznaczymy ją tutaj, słuchajcie. Tak na szybko.
jak mamy pierwiastek z x i chcemy liczyć pochodną, to to jest to samo, co pochodna z x do jednej drugiej. Tak? A jak liczyliśmy? Obniżaliśmy pochodną o 1. Czyli tu piszemy, że to jest x minus 1 druga, a to, co było tu, wstawialiśmy przed. To jest 1 druga x do minus 1 drugiej. Czyli z tego wynika, że to będzie 1 przez 2 pierwiastki z x. Zgadza się? Tak. Tak? No x do 1 drugiej to jest pierwiastek, ale do minus 1 drugiej to jest 1 nad pierwiastek. Tak. Okej? Okay? Czyli jak mamy pochodną z pierwiastka, to pierwiastek ląduje w mianowniku i tam jeszcze mu dorabiamy dwójkę. I teraz jak się cofniemy tutaj, w to miejsce, to pochodna z czegoś takiego, no to to zostaje po prostu jako współczynnik, tak? Przed. Jak mamy pochodną z ax, to to a zostaje, tak? A możemy czyli pochodzenie pierwiastek z 5 minus r zapisać jako pierwiastek z 5 minus pierwiastek z r, czy tak nie można? Absolutnie. Okay. I teraz ten pierwiastek, co z nim robimy? No musimy napisać, że to jest 1 nad 2 pierwiastki z 5 minus r, tak? Tak? Zgodzimy się z tym? No to jest dokładnie to, co było na tamtej stronie. Zobaczcie. A jakbyś to chciała zrobić? Miałeś pierwiastek z jakiejś funkcji, no to piszesz, że to jest 1 na 2 pierwiastek z tej funkcji. No to skoro tutaj było pierwiastek, o tym na chwilę zapomnij, bo to jest zwykła liczba, tak? Te 2 pierwiastki z 5 to jest zwykła liczba. Nie wysyłamy SMS-ów, tylko tam, tylko patrzymy na ekran. No. I pierwiastek, czyli pierwiastek z 5 minus r, tak? Ląduje tu w mianowniku, dopisujemy mu dwójkę. No, tak po prostu. Nie interesuje się... No to 5 nam jakoś nie znika. W sensie dlaczego nam nie znika? No bo mam 5 minus r, ja nie wiem, dlaczego to traktujemy, jakby to był sam parametr. Na razie? Ale które 5? O którym 5? O tym, po pierwiastku. Traktujesz to po prostu, jakby to był x. No właśnie. Nie wnikasz w to, co tu jest napisane. Zaraz nam też porozmawiamy, bo to nie jest koniec jeszcze tej głowy. Nie wnikasz w to, po prostu masz pierwiastek z 5, liczysz pochodną z pierwiastek z 5 minus r, to będzie 1 na 2 pierwiastek z 5 minus r. Gdyby to było 10x plus 3, to tu byś napisał 10x plus 3. Jakby tu w środku było jeszcze następny pierwiastek, wiesz, i x plus dzielone przez x plus 3, to byś to przepisała. Ale jakbyśmy mieli 5 kwadrat, to byśmy rozpatrywali tylko potęgę r? Przepisałabyś to nie ruszając tego. Dopiero w następnym kroku zaczęłabyś się zastanawiać, no dobrze, a co z pochodną tego, co jest tam pod tym pierwiastkiem. I masz rację, no, twoja intuicja dobrze ci podpowiada, że coś tu jest nie halo, że to nie jest koniec takiego. Dlatego, że po przepisaniu czegoś takiego, czyli tak naprawdę w użyciu wzoru na zwykłą pochodną pierwiastka, jeszcze trzeba się zastanowić nad tym, jaka jest pochodna tej funkcji, która była pod pierwiastkiem, takiej funkcji wewnętrznej. Ok? A jaka jest pochodna tej funkcji pod pierwiastkiem? Minus 1. I trzeba przez tą pochodną, która była pod pierwiastkiem, pomnożyć całość. Czyli pomnożyć przez minus 1. Czyli tu jeszcze trzeba dopisać minus 1. Ok? I zaraz sobie o tym opowiemy też teoretycznie. Na czym polega problem z 5? Bo to musimy, tego musicie mieć świadomość. Jest taki konkretny wzór na pochodne i jego się, że tak powiem, stosuje i to właśnie był przypadek tego. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy policzyć pochodną jakiejś funkcji, która jest liczona też od jakiejś funkcji, która dopiero jest od x-a. Oczywiście, że jest. Tylko trzeba umieć rozpoznać taką sytuację. I to właśnie była taki przypadek. To znajdź ten przypadek, to... Kurczę, ledwo zrobiłem kawę i już ją wypiłem. Coś jest ze mną nie halo.
Miłe jest to, że ta kawa jest darmowa. No, czy rozpoznajesz ten wzór? Nie. Nie widzę. No bo to jest nadzielne. Dobra, zaczekaj to na chwilę, to na chwilę wrzucę przed kamerę, żebyśmy wspólnie rozmawiali o tym samym. Podobna funkcji. No dobra, to jest zwykły współczynnik przed... No tak. To jest banalne, tak. Pochodna sumy funkcji, pochodna różnicy, pochodna iloczynu, stosowaliśmy to przed chwilą, pochodna ilorazu. I potem są konkretne pochodne różnych funkcji. Słuchajcie, to jest Genois, tak? Bo to też, że tu brakuje w tych wzorach jednego wzoru, który jest bardzo elementarny, bardzo podstawowy i wzoru, który wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś chce od nas, żebyśmy policzyli pochodną funkcji, która nie jest liczona od x-a, tylko jest liczona od jakiejś innej funkcji, która jest dopiero liczona od x-a i mamy policzyć pochodną czegoś takiego, to to się równa dokładnie pochodnej f od g razy pochodna funkcji wewnętrznej. Ok? I teraz jak to na język ludzki, tak powiem, przenieść. To jest to, co tutaj zacząłem pisać. To jest tak, pochodna f razy pochodna g w dużym skrócie. I teraz zobaczcie, o co chodzi. Tak jak mieliśmy przykład, załóżmy, że ktoś chce od nas, żebyśmy policzyli pochodną z pierwiastka, w którym jest 3x do trzeciej plus 2x kwadrat plus 1. Mamy policzyć taką pochodną. Czyli coś tak, jak to mieliśmy w poprzednim zadaniu, tak? Przykład. I teraz robimy to zawsze w dwóch krokach. Na początku zapominamy, nie zastanawiamy się, co jest pod pierwiastkiem. To jest to, co ja się upierałem, żebyś się nie męczyła tym, że tam jest 5 minus r. Po prostu traktuj to jako całość. Pierwszy ruch, jaki wykonujemy, to po prostu piszemy, że to jest po prostu 1 nad 2 pierwiastki z 3x do trzeciej plus 2x kwadrat plus 1, tak? Policzyliśmy pochodną tej funkcji, ale w zależności od g, tak jakby to było, nie wiem, jakaś z po prostu, tak? Jakiś y, tak? W ogóle nie wnikając w strukturę tego. A dopiero potem liczymy, mnożymy przez pochodną już tej funkcji wewnętrznej już od x, tak? I to się nazywa liczenie pochodna funkcji wewnętrznej. No gdybyś o tym nie wiedziała, to nie wiedziałabyś, że tu obowiązuje cię dopisanie tego minusa. A ten minus wynika z tego, że pochodną 5 minus r to jest po prostu minus 1, tak? Bo masz współczynnik tam. Nie wiedziałabyś tego. Tak? I w ogóle, znaczy przede wszystkim miałabyś ten ból głowy, który przed chwilą prezentowałaś, że no ale co zrobić z tym 5 minus r, tak? Tak? A to jest dziwne bardzo, że nie ma tego. Pytajcie nauczycieli słuchaj. To jest jakaś. I teraz dobra, i słuchajcie, to trzeba pomnożyć zgodnie z tym wzorem, trzeba pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej. Czyli trzeba pomnożyć przez co? Pochodna funkcji wewnętrznej to jest tak, 3 razy 3, czyli to jest 9x kwadrat plus 4x, tak? I dopiero teraz jest policzone. Ok? Przy czym od razu mówię, to obowiązuje nie tylko, jak mamy liczenie pochodnej z pierwiastka, tak? To może być, nie wiem, no, każda inna sytuacja, kiedy... mamy taką złożoną, kiedy jest tak? Taka bardziej złożona, że trzeba by użyć kilku wzorów i na chwilę zapomnieć, potraktować jakiś element w tym pierwszym wzorze, jakby to była jedna zmienna, chociaż tam jest cała mieszanka, tak? Ok? No. Super. Cieszę się, że od czasu do czasu jestem w stanie cokolwiek powiedzieć, czego nie wiecie. To znaczy, że jest jakieś uzasadnienie dla mojej tutaj skromnej obecności.
No dobra, słuchajcie, teraz tą pochodną, którą tu tak wyliczyliśmy, musimy co? Przyrównać do zera. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy policzyć maksymalną objętość. Tak? Czyli gdybyśmy znaleźli miejsce zerowe pochodnej funkcji objętości, to byśmy byli w stanie określić minimalną bądź maksymalną objętość. No bo znowu będziesz nie, słuchajcie, do tego służą pochodne, tak? No do tak, wyliczania maksymalnych, minimalnych wartości. Nigdy to nie wpadł, że z objętości tak do pochodne. Ale no. Wiesz, to potem, bo skoro wy zaczynacie, to potem będziecie, bo to się miesza potem z optymalizacją jakby. My mamy sprawdzian z optymalizacji i z pochodnych jednocześnie teraz, w czwartek chyba. I potem trzaskasz te zadanka i właściwie korzystasz z tych dwóch rzeczy na raz, bo w pierwszej klasie tam próby były ta optymalizacja bezpochodna. Na pewno miałeś jakiś tam sprzedał tyle kurtek, coś tam, jaka cena będzie najbardziej optymalna. W ekonomii, tak. Nawet wczoraj robiłem. Liczysz, wiesz, wzór według którego, wzór na zysk firmy, tak, który zależy od mnóstwa różnych parametrów, a potem liczysz pochodną zysku po jakimś parametrze. Na przykład ile ma być godzin sklep otwarty, wiedząc, że każda godzina pracy pracowników cię kosztuje, tak? I coś tam, coś tam. Wczoraj takie zadanie, że jest sobie sprzedawca, on skupuje kurtki za 100 zł, a sprzedaje po 160 i wie, że jeśli obniży cenę o złotówkę, to o jedną kurtkę więcej sprzeda. Teraz jaką cenę powinien ustalić, żeby zysk jego był jak największy? Biorąc pod uwagę, za ile skupuje i ile płaci. Liczysz sobie wtedy minimum maksimum, wszystko masz pięknie. Wychodzi 150 zł. Ja teraz przepisuję to, co wyszło na drugiej stronie. Próbuję to zrobić teraz. Tu będzie minus, bo tam wyszedł minus tej pochodnej. Te dwie dwójki, przepraszam, że tak macham przed tą kamerą. Te dwie dwójki się tutaj skrócą. Czyli będzie pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 minus R. Tak? Czyli tu będzie pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5 minus R. I to się ma równać 0. Ale to liczba nie wyciąga pochodnej. To jest stała. No, tak, no bo to jest tak jak liczba. Zwykła liczba. No dobrze, i teraz tak, gdzie tutaj są zmienne? Tu jest zmienna, tu jest zmienna. Wcale nie banalne jest to równanie. Przepraszam, tu jest jeszcze. Nie, to jest tylko nieładnie napisane R. Tu jest zmienna. Dobra, słuchajcie, to ja pomnożę obie strony równania przez 5 minus R i myślę, że to mi wyjdzie na zdrowie. Bo tu będę miał napisane w tym momencie 4 pierwiastki z 5 przez 3. I w zasadzie jeszcze bym to wszystko podzielił przez 3, to ta trójka zniknie. I jeszcze bym przez pierwiastek z 5 podzielił. To zmniejszy się liczba tych wszystkich tych. Czyli tu zostanie mi 4 pi r. Trójka i pierwiastek z 5 znikną. Tu jest pierwiastek z 5 minus r, ale mnożę przez pierwiastek z 5 minus r, więc tak naprawdę dostanę 5 minus r, tak? Minus pi, właściwie słuchajcie, to tu też dopiszę sobie pi, tak? No bo po co mi pi tutaj, tak? To pi zniknie. Tu będę miał tak, r kwadrat, trójki już nie mam, tego pierwiastka z 5 już nie mam i to razy to, no samo r kwadrat mi zostało, prawda? Równa się 0. To mam co? Mam 4r minus 4r kwadrat plus 20r minus to r kwadrat, czyli mam minus 5r kwadrat plus 20r równa się 0. Przepraszam, mnożymy. Nie, wiecie co, sorry. Właśnie. Dzielimy przez, ale mnożymy przez trójkę, przepraszam. Właśnie, bo wtedy wyjdzie nam 4/9. Tak, nie. Oczywiście to jest moje niewyspanie i tam. Tak. No, odwrotnie. Wiadomo, o co chodzi, tak? No, ma wylecieć
zrównania, żeby ten, oszczędzać dużo długopisie, tak? Dobra, i mamy coś takiego, no to, to już jest banalne, po prostu mamy R przed tym, piszemy sobie, że to jest, nawet piszemy sobie, że to jest 5R, tak? A tu piszemy sobie, że to jest 4 minus R równa się 0, tak? To oznacza, że objętość tego, funkcja objętości stożka przyjmuje swoje ekstrema dla R równego 0 i dla R równego 4. I ponieważ tu rzeczywiście jest minus, to mamy taką sytuację, że zależność funkcji objętości stożka od promienia musi mieć taką postać. Tu jest 0, a tu jest 4. Tak? Znaczy, przepraszam, to, nie, to jest pochodna funkcji objętości. Tak? Pochodna funkcja objętości. Teraz, skoro w czwórce z maksymalnej robi się, znaczy z rosnącej robi się malejąca, to to będzie maksimum. Tak, to to jest maksimum, tak? Ponieważ tu pochodna jest dodatnia, tu pochodna jest ujemna, to znaczy, że to jest maksimum objętości. Tak. Czyli co? Mieliśmy policzyć, jaki jest promień podstawy stożka i jego wysokość dla maksymalnej objętości. No więc ustaliliśmy, że dla maksymalnej objętości promień jest R równa się 4, a H, no to trzeba by się cofnąć. Dwa pierwiastki z 5 oraz pierwiastki z 5. A H równa się 2 pierwiastki z 5 razy... pi jest 84, czyli tak naprawdę mamy 2 pierwiastki z 5. Tak? Liczyliśmy? No, przy okazji się nauczyliśmy dwóch wzorów na pierwiastek, na pochodną pierwiastka i na pochodną funkcję wewnętrzną. Tak? Ja jestem pierwiastką, to miałem na lekcji. No, dobra, nie, ale ta pochodna funkcja to trzeba pamiętać, bo tam taki drobiazg po prostu... Który drugi wzór? Poza tym, co ja nie widziałam? No to pochodna funkcji wewnętrznej. To jest to. No tak. To bardzo istotne. On miał minimalne zastosowanie tutaj. To no, pochodna pierwiastka. No, pochodna pierwiastka to jest to. Miał minimalne zastosowanie. On spowodował tylko tyle, że tutaj się pojawił minus. A to zadanie było za ile punktów? A zadanie jest... zadanie za 7 punktów. Zadanie jest warte swoje ceny zrzeć. Ale nie było tak ciężko, to na dwóch stronach się zmieściło. I to jeszcze z teorią, tak? Dobra.